Angelika Machowska, słucham. Dzień dobry, Małgorzata Furga, Polskie Radio Dzień Szczecin. dobry, witam serdecznie. Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizował wielkanocny jarmark online, który rozpoczął się na początku marca i potrwa do 9 kwietnia. To tyle tytułem zapowiedzi, a więcej szczegółów to przedstawi pani, prawda, pani Angeliko? Bardzo mi miło opowiedzieć o naszej inicjatywie, która wydaje mi się, że cieszy się dość sporym zainteresowaniem. Może zacznę od początku. 15 lutego przywrócono z pracy zdalnej placówki wsparcia dziennego. No, dzieci były stęsknione za placówkami, za wychowawcami, ale przede wszystkim stęsknione za zajęciami kreatywnymi, które pozwalają im tworzyć takie piękne dekoracje, które można zobaczyć na naszym jarmarku. Zaprosiliśmy ich więc do stworzenia właśnie takich wielkanocnych dekoracji, które następnie wystawiliśmy na grupie, która nazywa się Wielkanocny Jarmark Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, grupie na Facebooku. I tam dzieci popisują się swoją kreatywnością, no i też swoją techniką, ponieważ na jarmarku możemy spotkać oczywiście całe rzesze zajączków, kurczaczków, kolorowych pisanek, wianków, stroików i to wszystko wykonane przeróżnymi technikami. Widziałam też piękne tulipany uszyte z materiału. Dokładnie, tak więc dzieci naprawdę wykorzystują przeróżne materiały. Myślę, że dużym zaskoczeniem było dla mnie też użycie chociażby ryżu czy kaszy gryczanej do dekorowania pisanek. No, tak jak już wspomniałam, dzieci naprawdę popisują się kreatywnością. Ozdoby można wylicytować w naprawdę symbolicznych kwotach, bo aukcje rozpoczynają się od 5, 7, 8 zł. Zaangażowały się praktycznie placówki z całego województwa, bo mamy placówki z gminy Insko, z gminy Gryfino, z Kamienia Pomorskiego, z Marianowa, z Chociwla, z Przybiernowa, z Trzebiatowa, ze Stepnicy, z powiatu stargardzkiego, z Maszewa, no i oczywiście ze Szczecina. Ale proszę powiedzieć, jak od strony technicznej wygląda ta licytacja? W jaki sposób możemy się włączyć w tę licytację? Gdy Państwo odszukacie grupę na Facebooku, tak jak wspomniałam, Wielkanocny Jarmark Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, wystarczy to hasło wpisać w wyszukiwarkę na portalu Facebook, to łączyć do grupy i tam, jeżeli zainteresuje Was jakaś aukcja, wystarczy w komentarzu podać proponowaną kwotę. Na każdej aukcji znajdą Państwo informacje, jaka placówka przygotowała taką dekorację, a nawet czyje rączki brały udział w jej zrobieniu. Również w opisie aukcji jest informacja, do kiedy dana aukcja trwa. W danym dniu wygrywa osoba, która podała najwyższą kwotę w komentarzu i taka osoba otrzymuje informację z wiadomości prywatnej, z kontaktem do placówki, a tu już później indywidualnie panie z placówek dogadują odbiór czy też wysyłkę takiej dekoracji. Więc wszystko się odbywa zdalnie. W cyklu 24-godzinnym, ja rozumiem. Jak najbardziej nasz jarmark tętni życiem. Aktualnie pojawiło się tam ponad 100, właśnie dzisiaj dodałam 128 aukcję, więc naprawdę jest w czym wybierać. Mamy jeszcze troszeczkę czasu, więc cały czas dodajemy coś nowego. Ile udało się do tej pory zebrać pieniędzy z tej licytacji? Na ten moment z pierwszych zakończonych aukcji udało nam już się przekroczyć kwotę 1200 zł. Niezmiernie nas to cieszy, ponieważ tak jak już wspomniałam, licytując dekoracje, wspierają Państwo konkretną placówkę, czyli na przykład jak placówka, dajmy na to z Dzwonowa, wykonała dekorację, to 100% wartości tej aukcji przekazujemy na potrzeby placówki. Dzieci zbierają na przeróżne inicjatywy. Najczęściej zgłaszają mi wycieczki, wyjazdy oraz sprzęt sportowy, co jest, myślę, dość zasadne, bo dzieci troszeczkę szukają odpoczynku po pracy online, po nauce online, po jednak przebywaniu w dużej mierze w domu w ostatnim czasie. Teraz chcą spędzić tego czasu znacznie więcej na zewnątrz, stąd też takie zapotrzebowanie jak na przykład paletki do ping-ponga, piłki do gry, czy też jakieś wycieczki integracyjne, oczywiście kiedy to będzie możliwe.
Oczywiście wiosna sprzyja takim plenerowym zajęciom. Można Jak je nawet najbardziej. zorganizować w bezpiecznym dystansie, ale właśnie potrzebne są do tego sprzęty różnego rodzaju, które umożliwią organizację takich zajęć. I to jest świetny pomysł, że licytując poszczególne dekoracje, czy te pisanki, czy zajączki, czy jeszcze inne wytwory, możemy wspomagać konkretny punkt, konkretną placówkę wsparcia dziennego. No i przy okazji też dzieci widzą, że ich praca jest licytowana. To jest taki dodatkowy bonus, prawda? Wydaje mi się, że większą radością dla dzieci jest to, że faktycznie ktoś docenia ich kreatywność, ktoś no, podbija. Pod niektórymi aukcjami naprawdę była taka mała walka w komentarzach o licytację i to naprawdę cieszy dzieci, bo czują się po prostu docenione i z jeszcze większym zaangażowaniem podchodzą do tych licytacji, bo szczerze ja byłam troszeczkę zaskoczona ilością zgłoszonych prac. Myślałam, że to będzie może koło 100, ale już tak widzę po swojej skrzynce mailowej, że chyba uda nam się dobić do 180 licytacji. To świetny pomysł na zdobycie pieniędzy, na działalność dzieci, czy na pracę placówek, które prowadzicie na terenie całego województwa, ale też nie zapominajmy, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją pożytku publicznego i na waszą rzecz możemy przekazywać 1% swojego podatku. Cały jarmark ma też za zadanie właśnie wesprzeć tą akcję promocyjną 1%, żeby również placówki mogły te swoje potrzeby zrealizować w ramach właśnie funduszy zdobytych na tym jarmarku. Oczywiście 1% podatku również przekazujemy na poszerzanie naszej działalności, wdrażanie inicjatyw, rozwijanie naszych projektów, które się toczą w całym województwie zachodniopomorskim. Jednak to jest bardzo fajna myśl, że my możemy wesprzeć konkretną placówkę, której faktycznie chcemy przekazać nasze fundusze z, powiedzmy, licytując jakąś dekorację. To też jest fajne, ponieważ w lokalnym społeczeństwie często mamy taką wątpliwość, czy jak damy dużej organizacji, przekażemy na ten 1% dużej organizacji, to czy faktycznie pomożemy lokalnie w naszym miejscu zamieszkania. Myślę, że ten jarmark właśnie doskonale wpisuje się w takie chęci. Jeżeli lokalna społeczność chce na przykład konkretnie swoją placówkę wesprzeć, mogą przez taki jarmark przekazać właśnie fundusze na tą placówkę. To taki patriotyzm lokalny, bo dokładnie. Licytować mogą nie tylko mieszkańcy tej miejscowości i okolic, ale także byli mieszkańcy, którzy gdzieś wyjechali w inne strony i widzą na Facebooku, że właśnie ta placówka wsparcia dziennego w miejscowości, we wsi licytuje wytwory dziecięcych rąk, no i mogą się też przyłączyć. Zgadza się i powiem nawet więcej. Mamy kilku licytujących, którzy jeszcze te placówki pamiętają za czasów swojego dzieciństwa, czyli są już dorosłymi osobami, ale gdzieś tam jeszcze są sercem złączeni z placówką, która gdzieś tam kiedyś była też ich miejscem spędzania wolnego czasu. No i teraz się włączają wsparcie właśnie tych swoich dawnych świetlic. To piękne. Dokładnie. Proszę powiedzieć, poza tym wielkanocnym jarmarkiem, który organizuje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, przypomnę jeszcze, potrwa ten jarmark do 9 kwietnia. Jakie jeszcze nowe programy będziecie teraz realizować, skoro placówki rozpoczęły swoją działalność? Na pewno staramy się wyszukiwać i wdrażać w placówkach takie aktywności, które będą pobudzać dzieci do zabawy i spędzania czasu na zewnątrz. Są to przeróżne zajęcia taneczne, są to zajęcia integracyjne na dworzu. Idzie wiosna, więc chcemy troszeczkę dzieci aktywizować, żeby zadbać o ich zdrowie psychiczne, ale również o zdrowie fizyczne, ponieważ no, nauka oczywiście zdalna no, nie pozwala dzieciom na tak swobodną integrację w swoim środowisku, pośród swoich rówieśników. Zależy nam, żeby jednak ta integracja się odbywała i zależy też nam, żeby nadchodząca wiosna była czasem do spędzenia właśnie, do zorganizowania zajęć na zewnątrz.
No i trzeba też pamiętać o wsparciu dzieci, jeśli chodzi o edukację, bo niektóre nie radzą sobie ze zdalną nauką. Tak, też nasze placówki wsparcia dziennego wspierają dzieci w odrabianiu zajęć, w zrozumieniu materiału. Natomiast myślę, że również takie zajęcia mogą odbywać się na świeżym powietrzu i nasi wychowawcy będą organizować takie wsparcie w edukacji również z wykorzystaniem ładnej pogody. No ja myślę, że matematyki można się uczyć świetnie na podwórku, w lesie, podczas spaceru. Liczyć można wszędzie i rozwiązywać różne zadania matematyczne. Też niekoniecznie przy kartce papieru, tylko właśnie... A nawet ciekawiej liczyć czasami szyszki na żywo niż w podręczniku. Tak, i to jest świetny pomysł na wspieranie tych, szczególnie tych najmłodszych dzieci. Przypomnijmy w takim razie, że dzisiaj spotkałyśmy się na łączach telefonicznych przede wszystkim po to, aby zachęcić słuchaczy do udziału w licytacjach prowadzonych online przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, licytacjach dotyczących ozdób wielkanocnych. Wielkanocny jarmark to właśnie ta propozycja. To jeszcze raz przypomnijmy, co i jak można właśnie wylicytować. Na początku zapraszam do grupy, która znajduje się na Facebooku. W wyszukiwarce wystarczy wpisać Wielkanocny Jarmark Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci lub po prostu zajrzeć na nasz fanpage. Tam znajdują się linki, które przekierują Państwa do tej grupy. Klikamy dołącz do grupy, od razu jesteśmy zatwierdzeni i już możemy buszować po aukcjach, gdzie znajdują się piękne dekoracje. W opisie znajduje się, jaka osoba wykonała dekorację, jaka placówka ją wystawia, także wszystkie fundusze, przypominam, wszystkie fundusze, całkowity koszt uzbieranych funduszy jest przekazywany na cele placówek. W niektórych aukcjach dokładnie dowiemy się, na co zbiera dana placówka, czy to na wycieczki, czy to na wyjazdy, czy na przykład na sprzęt sportowy, piłki, paletki do ping-ponga i tak dalej. Wygrywa komentarz z największą kwotą. W dniu zakończenia licytacji tą datę również znajdą Państwo w opisie aukcji. Dziękuję za te informacje i jeszcze raz zachęcam do wsparcia dzieci z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, podopiecznych placówek wsparcia dziennego tej organizacji. A zachęcała do udziału w Wielkanocnym Jarmarku Angelika Muchowska, rzecznik prasowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie. A ja dziękuję bardzo Państwu, Radiu Szczecin, że taką inicjatywę pozwolicie nam nagłośnić. To jest czas dla organizacji pożytku publicznego, a tak jak już mówiłyśmy, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci taką organizacją jest i można na Waszą rzecz przekazywać 1% swojego podatku. Angelika Muchowska, słucham. Dzień dobry, Małgorzata Furga, Polskie Radio Szczecin. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizował...